Witam serdecznie. Kto oglądał poprzedni film, ten wie, że białymi gra mistrzyni międzynarodowa Anna Lisowska, wybitna polska szachistka. Wicemistrzyni akademicka świata. Wyprzedziła ją tylko Ainur Sofiewa. To było w Odessie w 1990 roku, czyli właśnie w tym czasie w Odessie. Łączą mnie z tymi wydarzeniami dwie rzeczy, że byłem wtedy kierownikiem polskiej prezentacji na Akademickim Mistrzostwach Świata. Łącznie drużynowo zajęliśmy drugie miejsce za Związkiem Radzieckim. Chyba jeszcze za Związkiem Radzieckim. I Ania Lisowska była druga. A z kolei tu to jest mecz pierwszej ligi szachowej, mistrzostwa, drużynowe Mistrzostwa Polski. Wszyscy grali. Drużynowo graliśmy mecz z Maratonem Warszawa. Ja grałem na pierwszej szachownicy z Aleksandrem Sznapikiem. Pięknie walczyłem z Aleksandrem Sznapikiem. Wyniku nie pamiętam. Grałem białymi na pierwszej, no bo na szóstej, na pierwszej, trzeciej, piątej graliśmy białymi. Ja grałem na pierwszej z Aleksandrem Sznapikiem. Ania Lisowska. Ani pozdrawiam oczywiście Aleksandra Sznapika też. To ją koledzy przygotowali, już była po doświadczeniach walki. Słowiańska. Przeciwko Ani Lisowskiej Słowiańska jest bardzo dobrym wyborem, bo troszeczkę robi taką grę bardziej pozycyjną. Ania w wielkiej wyobraźni, w wielkim talencie szachowym grała takie spokojniejsze szachy. I tu przeszła do wariantu wymiennego. Wariant wymienny jest solidny. Białe ustawione są do gry na czarno, pionkami na czarnopolowej części szachownicy. O, to może poprawię tak, żeby było widać. Wyprowadzą gońca tu. Czarne będą ustawione do gry na białopolowej. Wyprowadzą gońca tu. Tak ćwiczył Botwinnik Michała Tala w meczu. Michał Botwinnik Michała Tala w meczu Mistrzostw Świata. Sam debiut jest poprawny, daje białym maluteńką, stabilną przewagę. Jednakże centrum statyczne powstaje. Powstaje gra statyczna, a takiej gry nie robiła Ania Lisowska. Także z psychologicznego punktu widzenia, tu proszę, żeby pani profesor psychologii oglądała moje filmy, daje psychologicznego tipsa free, psychologicznego punktu widzenia, wybór wariantu niedobry. I tu jest symetria, za jakiś czas trzeba symetrię zerwać. Tu jednym ze sposobów dobrym zerwania symetrii jest zagranie A6 i poczekanie na E3. Wtedy można wykonać podwiązkę. Symetria jest zerwana. No tu A6 nastąpiło. Tam goniec wchodził na B5, hetman na B3. A6 trochę zawsze wiadomo utrudnia. Skoczek na E5. Bardzo dobry ruch. Ale on był związany z gońcem na B5. Nie wiadomo, przecież to najlepsi szachiści przygotowali. I Włodzimierz Schmidt mógł przygotowywać. I Aleksander Sznapik ani mogli przygotować do tej partii, bo to partia kobieca bardzo ważna, bo to 1/6 możliwych punktów do zdobycia. I co teraz? No teraz można grać różnie. Można grać wieża C8, można grać hetman B6. Mistrzyni wybrała skoczek E5. Dlaczego wybrała taki ruch? Dlatego, że skoczki to są figury, którymi i przeciwniczka pewnie oparowała. Tu można było zagrać atakę. I teraz jest problem, gdzie odejść. Taka pozycyjna ofiara piona. Hetman C7. Goniec zamknięty, to jest rekompensata. Ten zamknięty pion F4, zdublowane piony, to jest rekompensata czarnych.
Alternatywą było skoczek g4, ale po skoczek d5 nie byłoby dobrze. Po skoczek d5 nie byłoby dobrze. No dobrze. W każdym bądź razie goniec zbił i to jest już mały plusik czarnych. e6, no spokojne e6. Tu widzimy, że czarne mają przewagę na czarnych, więc białe to niwelują. Ale i znowu ta wymiana, zobaczymy, że w tej partii bardzo ważną rolę odegra linia G. Linia przeskrajna. Jak często pisał w swojej książce o końcówkach Stanisław Gawlikowski. Biały tej linii nie ma, a czarny tę linię będzie miał. I tu czarne były przygotowane do partii Nikolić Tore, gdzie grano tak. Nikolić to był arcymistrz Bośni i Hercegowiny obecnie, kiedyś jugosłowiański. Eugeniusz Tore to był taki reprezentant Filipin. Do tej pory chyba gra ze 20 razy, no 20 to może, a może już i 20 razy wystąpił podczas olimpiad szachowych. Specjalnie przygotowane białe wzmacniają grę. Hetman A4 szach. I teraz pytanie. Co grać czarnymi? Czas start. Kombinuj jak mistrzyni Barbara Kaczorowska. Przypominam, Barbara Kaczorowska była mistrzynią Polski, czyli najlepszą szachistką w Polsce. Była mistrzynią międzynarodową, reprezentantką kraju w meczach międzypaństwowych, w turniejach strefowych. Kilkanaście medali mistrzostw Polski. Ponad chyba z 10 złotych, jak się wliczy juniorki drużynowe i te inne. Więc to myślimy. Czas się skończył. Można się zasłonić hetmanem. Ale bardzo agresywne jest B5. I to jest taka pułapeczka. Tu nie może zbić teraz. Tu nie może koni zbić. Tu nie może koni zbić. Proszę sobie policzyć, dlaczego tu nie może koni zbić. Czy dlatego, że pion odbija? I co teraz? No nie ma szaszka. No nie ma dobrego szaszka. I nie ma figury. Więc hetman B3. To oczywiście alternatywą było hetman D7, ale na hetman D7 trzeba było się liczyć stało. To od odmiany pułapeczka białych. Jak widzimy, zawodniczki zostawiają pułapeczki jedna na drugą. Hetman B3. No B3. I goniec D6. Co my widzimy w pozycji? Pozycja jest symetryczna, ale tu jest goniec dwuskrzydłowy. Ten goniec strzela na dwa skrzydła. To jest... Zresztą zobaczymy, że ten goniec wykona ostatni ruch w partii. To nic dziwnego. I to na to jedno pole, gdzie jest grot strzałki wbity. To nie jest przypadek. Tu centrum przykryte. O linii G mówiliśmy. Linię C też zobaczymy, kto pierwszy będzie walczył. No tu do równej pozycji prowadziło goniec C2, król E7, proszę bardzo, jak to się gra w te szachy, atak. I biały monarcha nie ma się gdzie schować. A trzeba wziąć pod uwagę, że Ania należała do tych zawodniczek, które lepiej atakują i wolą atakować, niż się bronić. A tu... I chociaż z Anią należało grać czysto pozycyjnie, mistrzyni przyjmuje otwartą walkę. Proszę bardzo. Hetman C7. Patrzy tu.
Tu można było cofnąć gońca, ale bije, bije. I hetman na punkt zgodnie z zasadą z młodzieżą do końcówki. Ania, która już teraz jest profesorem, dalej jest młodzieżą oczywiście. Tu mogę powiedzieć, że kiedyś spotkałem ją w okolicy kina Kultura krakowskiego przedmieścia. Była przebrana za Pippi Langstrom. No, wyglądała jak prawdziwa Pippi Langstrom. Miała takie warkoczyki, sukienkę, buty, piegi. Pięknie wyglądała. Ojejku, jakie to były piękne czasy. A teraz też są piękne. I proszę, nie chcę. Nie chcę. To jest takie psychologiczne. Że białe wiedzą, że czarne lubią grać końcówki i nie chcą grać końcówki. Zresztą skoczek widzimy, póki co nie ma gry. Wieża G8. Ho, 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 ho. Czarne wyraźnie nie chcą zroszować, a białe się nie boją. No i F5. Goniec na czarnych, piony na białych pięknie współpracują. Po A3, król D7, wieża AB8. No, gra obustronnie ostra. Po skoczek E2, mistrzyni bierze piona. To taka ofiara piona pozycyjna. I król D7, to jest piękne. Król do spółki z gońcem. Kryją pola wpadu dla hetmana. Król nie tylko się broni, ale ogranicza hetmana przeciwnika. I król tu czuje się bezpiecznie. Goniec kryje czarne pola, pionki kryją białe. I kombinujemy jak mistrzyni. Czas start. A tam dwie mistrzyni grają, dwie mistrzynie międzynarodowe, ale kombinujemy jak mistrzyni Barbara. Czas leci. A czas leci. Czas doleciał i my tu wykonamy ruch. Znowu hetman C4. Znowu przykrywamy linię i proszę sprawdzić, że ruch wieża C3 znowu nie ma chłop, nie mają hetman z wieżą gdzie wpaść. Hetman E1, no, widać, że czarne opanowały linię C, kto opanował linię, pozycja jest wygrana, linię G widzimy. Hetman E2, no hetman chce tu króla ugryźć z tej strony. Można było króla przerzucić, ale mistrzyni nie jest słaba duchem. Idzie do ataku, no realizuje swoje piony, ma tu przewagę liczebną pionów. Hetman H5, tu wieżą broni wszystkich pionów. Hetman i tu nastąpiło. No wieża D2, jeszcze wieża D2. Dawało białym w jakieś widoki F3. Jak widzimy, białe prują się same. Czarne nie reagują. Czarne nie reagują. Wpadają hetmanem na dwójeczkę. Jeżeli ktoś widzi, grozi pan Maciuś. Grozi pan Maciuś. Ta wieża nie broni, bo idzie na niebronione pole. Ta nie broni, bo broni konisia. Jedyny sposób to albo hetmanem obronić, albo zagrać ostre G4. No nic dziwnego, że biały wybiera ostre G4. Ucho i robią przesłonę. Przesłoniły i gońca, i linię, ale kosztem dwóch pionów. Czarne mają dwa piony więcej. Teraz pytanie. Czy czarne będą spokojnie realizować przewagę pionów, upraszczając pozycję? Czy coś innego? Czas start.
tu trzeba wziąć pod uwagę, że to jest pierwsza liga, olbrzymia. Raz taka była. Taka liga była w Bydgoszczy. Doskonała organizacja Urlysia Jara. Urlysiu, pozdrawiam cię. Ćwierć tysiąca szachistów było. I ta partia była oczkiem w głowie. Kibiców było pełno. Zawsze, gdzie się dzieje, tam kibiców jest pełno. I tu rzeczywiście można grać spokojnie. Można zamurować pozycję ruchem F5. Ale nie. Otwieramy linię pryncypialnie. W szachy trzeba grać pryncypialnie. Hetman E2. No i teraz to już czarne nie chcą wymieniać hetmanów. Czarne grają na mata. Oczywiście tu bardzo dobre było atakę. O, jak widzicie, takie samo prucie. Tu już są trzy piony więcej. Tu te piony idą. Z ewidentną wygraną. Ale czarne chcą dać mata. Czarne szykują ofiarę. H3. I proszę bardzo, kombinujemy jak mistrzyni, czas start. Atakujemy jak mistrzyni, bo mistrzyni prowadzi, rozpoczyna matowy atak na króla przeciwniczki. Zresztą widać, że czarne mają przewagę i na szczydle hetmańskim, i na szczydle królewskim. Widać przewagę gońca dwuskrzydłowego nad skoczkiem, który stoi na bandzie na skraju i płacze. Widać, że białe wieże nie mają koordynacji, a hetman stoi nieszczęśliwie. Widzi to i mistrzyni, która zadaje kolejny cios. G2. No, wieża nie bardzo może iść tu. I teraz hetman D8 było dobre. Ale w szachy trzeba grać pryncypialnie. Najpierw zdwajamy wieżę. Zdwajanie wież. O, ja mówiłem o linii G. Ja mówiłem o linii G, że białe tam na samym początku w debiucie zbiły gońcem skoczka na F6. Otworzyły linię G. Teraz ruchy typu wieża D2 nie pomagały, bo tu wieże wjeżdżają tak jak w partii. Jak w partii wjeżdżają. Skoczek B3. Próba wprowadzenia skoczka. No to co? No tutaj może przyjść szaszka jednego dać. Proszę zwrócić uwagę, że białe dały dopiero jednego szacha, a niektórzy grają w trzy szachy, wiedzą co to jest. Hetman H5, wieża 8 na G7, tu znowu wieżę bronią, a ta jest nie do zdarcia, a pion klinem, wieża C1, hetman B8, oczywiście tu znowu król z gońcem pola wpadu wszystkie kryją, jest jeden szach, wzięcie piona nie całkiem groźne, bo po wzięciu piona mogłoby nastąpić atakę. I docelowo jeszcze tam. Jeżeli teraz tu, to tu. I tu szach jest niegroźny. No i trzeba zrzucić tego piona. Można było grać król E8, ale tu spokojne F6. To już był drugi szach białych. Ruch E5 wchodzi w plany. I teraz E4 to jest straszne samoprucie. Straszne samoprucie. Mając dwa piony więcej, czarne by letko wygrały, ale po wieża B3. No. Jak widzimy, białe wieże się plączą. Te trzy figury są nie z tej strony, gdzie król. Hetman wraca na B5, on tu chciał wejść. Hetman na H5. Hetman na H5. I pułapeczka, w którą białe wpadają.
Białe zagrywają f5, licząc, że tu rozbiją pozycję, ale chodziło o otwarcie przekątnej, proszę bardzo. Chodziło o otwarcie przekątnej i ostatni raz kombinujemy jak mistrzyni. Kombinujemy ostatni raz jak mistrzyni. Mistrzyni pięknie kombinuje, jak wiemy. Czas minął. Odsłaniamy drogę gońcowi. I naprawdę tym razem zażartowałem. Ostatnia kombinacja. Kombinujemy jak mistrzyni. Trzeba odblokować. Widzimy, czarny król czuje się bezpiecznie, chociaż jest goły i wesoły. Biały król przykryty czarnym pionem. Ale to trzeba tego króla odblokować. Mistrzyni dała szaszka i jej dzielna przeciwniczka poddała się. Król nie ma gdzie odejścia. Po wzięciu gońca. Można nawet zagrać atakę. Jak ktoś już bardzo chce i po wzięciu dorobić konisia. I tu dać szachutka. Można grać o takę. Ale można od razu tu coś dorobić. Wieża musi wziąć. I to oczywiście można zbić. Ale żeby było forsownie, można dać szachutka. I niezależnie od tego Maciusia w następnym różku. Doskonała, dynamiczna, na jednym oddechu partia, przeciwniczka wyborna, wybitna, wicemistrzyni akademicka świata, zawody najważniejsze, finał drużynowych mistrzostw Polski w Bydgoszczy w 90 roku. Dziękuję za uwagę.